czwartek wieczorem na Stadionie Miejskim w Ostródzie rozegrał się mecz 23. kolejki między Sokołem a Łomżą ŁKS. Goście po ostatnim zwycięstwie z Warmią Grajewo umocnili się na 11. pozycji w tabeli. Zwycięstwo w Ostródzie pozwoliłoby im realnie myśleć o walce o 7. miejsce. Tak jednak się nie stało. Już na samym początku gospodarze postawili na silny pressing i w drugiej minucie pod bramką gości zrobiło się niebezpiecznie. Dwa strzały, które dzielnie obronili piłkarze z Łomży oraz jeden w poprzeczkę oddany przez Krzysztofa Filipka dał zapowiedź na naprawdę dobre widowisko. I tym razem piłkarze nie zawiedli. W 16. minucie po raz kolejny Krzysztof Filipek oddał celny strzał, niestety prosto w ręce bramkarza. W 27. minucie do boju ruszyli goście, jednak nie udało im się zdobyć upragnionego gola. 3 minuty później sam na sam z bramkarzem znalazł się Krystian Słowicki. Niestety golkiper okazał się sprytniejszy. W 36. minucie pierwsza żółta kartka trafiła dla zawodnika Sokoła Andrzeja Burcharta. Chwilę po tym bramkę zdobył przeciwnik gospodarzy, Brazylijczyk João Cardoso, obrońca ŁKS Łomży. Przegraną zakończyliśmy pierwszą połowę meczu, choć do ostatniej chwili trwała walka o gola dla trójkolorowych. W czasie przerwy trener Sokoła dokonał dwóch zmian. Paweł Podchorodecki oraz Piotr Łysiak opuścili boisko, a ich miejsce zajął Przemysław Płoszczuk i Piotr Piceluk. W 52. minucie druga żółta kartka trafiła tym razem do gości. Otrzymał ją oznaczony numerem 4 Przemysław Przysowa. Niecałą minutę później kolejne upomnienie trafiło do zawodnika z Łomży Kamila Prusinowskiego. Po tym zdarzeniu trener Mateusz Miłoszewski zadecydował o zmianie zawodników. Z boiska zszedł Daniel Kasprzyk, a na jego miejsce wszedł Albert Rydzewski. ŁKS Łomża trzecią żółtą kartkę podczas tego meczu otrzymało od arbitra w 57. minucie. Ukarany został napastnik Przemysław Olesiński. Potem podczas rzutu wolnego pierwszą bramkę dla Sokoła strzelił Krzysztof Filipek. Remis trwał zaledwie 3 minuty, bowiem autor pierwszego gola ostrudzkiej drużyny nie próżnował i w 61. minucie już prowadziliśmy spotkanie. Idąc za ciosem, w 65. minucie kolejnego gola zdobyli ponownie gospodarze. Dobre podanie piłki z prawej strony boiska zaliczył Piotr Piceluk do Przemysława Płoszczuka, który wykorzystał chwilę nieuwagi i trafił prosto w siatkę. W ciągu kilku minut Sokół Ostróda prowadził 3-1. Zmiana w drużynie gości nastąpiła w 66. minucie. Kamila Prusinowskiego zastąpił Aleksander Rodier. Czwarty gol dla trójkolorowych mógł zostać zdobyty. Piotrowi Picelukowi jednak nie udało się pokonać bramkarza Piotra Lipki. W 69. minucie ŁKS Łomża niecelnym strzałem próbował nadgonić stracone punkty. Udało im się to w 73. minucie. Zdobywcą cennego dla gości gola był po raz kolejny João Cardoso. W 80. minucie gry nastąpiła kolejna zmiana w ŁKS-ie. Z boiska zszedł Michał Sadowski, a na jego miejsce wskoczył Ajwazjan Hecham. 3 minuty później kolejna zmiana nastąpiła w drużynie Sokoła. Z murawą pożegnał się Krystian Słowicki, a jego miejsce zastąpił Paweł Śnieżawski. W 88 minucie trener trójkolorowych postanowił wystawić dawno niegrającego Kamila Smyta, który wcześniej był kontuzjowany. Boisko opuścił autor dwóch bramek Krzysztof Filipek. Kibice żegnali zawodnika gromkimi brawami. 90. minuta to kolejna i ostatnia żółta kartka dla gości. Otrzymał ją Krystian Pomorski. Mimo ciężkich ostatnich minut i doliczonego czasu wynik meczu pozostał bez zmian. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego, mając na swoim koncie 42 punkty, wskoczyli na 5. miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 kwietnia w Białymstoku.